po drodze i zakupujemy nektarki. Niejakie nektarki. Morele. Zaraz się okaże. Tutaj biorę 3 kilo. Tutaj później biorę kilo tego, co widać. Nie wiem, co to jest za owoc. Jabłko gruszka. Jabłko gruszko. Ale nie, to jest pigwa. A, pigwa faktycznie. To jest pigwa chyba. To tak, to jest chyba pigwa. No i tutaj macie przetwory jak u babci. Ale wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Wprawdzie ekstremalną nie kręciłam, bo no raczej nie, ale wam pokażę. Krowy są tuż przy drodze. Tu już jest troszeczkę bezpieczniej, więc mogę wyjąć telefon. Że osobowe samochody również przewożą większe gabaryty. Więc tutaj właśnie oto ten driver przewozi jakieś mebelki i tak ładnie sobie dał nawet gąbeczkę, żeby nie otrzeć lakierku. Słuchajcie, na pick-upie wycieczka zorganizowana. Niesamowite. Wskazuję ci, bo exit the roundabout, then turn right. Widziałeś? Nie. Mam nagraną dupę. Bo ten podniósł. Turn right, then turn right. Cześć, słuchajcie. Jesteśmy teraz w Metropolitano. I chciałam wam pokazać taką ciekawostkę, że na wszystkich świętych oni takie ołtarze robią. A tak to wygląda, takich swoich najbliższych, czy ludzi właśnie, którzy zmarli i byli dla nich ważnych. Ważni. A dobra, ważni. I tak, i tutaj się kładzie, z tego co wiem, właśnie kładzie się jedzenie, później chyba kładzie się też jakiś chleb, który się nazywa świętym chlebem, czy jakoś tak. Dokładnie nie pamiętam. I wydaje mi się, że to jest 1 november, tak? 1 november oni po prostu tu wszyscy się zbierają, modlą się, a w zasadzie chyba tutaj jest i bawią. Więc to jest w sposób taki raczej zabawny, nie taki jak u nas 1 listopada, co obchodzi się dosyć smutno. Tu raczej na wesoło, więc tak się to ozdabia. Tu są takie właśnie, taka czacha ze słoneczników. W środku ma oczy z soli i kwiaty dookoła rozrzucone. Więc wygląda taki ołtarzyk. No, wygląda to fajnie.